Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest kolejny odcinek, a w sumie to pierwszy odcinek z kariery nowym klubem. Tworzymy w tym odcinku swój klub, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo dobijamy 50, więc no ja już ten, po prostu zacznijmy granie no już na PlayStation, świeżym, nowym PlayStation, a w ogóle to muszę płytę zmienić, ale to chyba zrobię w sekundę, bo ja to płytę robię zawsze w sekundę, więc będzie chyba nawet szybko to zrobione, bo z moimi płytami to różnie zawsze bywa, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo właśnie jak mówiłem przed chwilą, dobijamy subskrypcji 50, więc a jak będzie 50 subskrypcji, to będzie specjal. Jeszcze nie wiem z czego, jaki to specjal, więc, ale zostawcie łapkę w górę. Więc, no widzimy się już, a w sumie to nie widzimy, bo cały czas się widzimy, no ale oglądajcie dalej filmik, bo będzie bardzo ciekawie. No i, dobra, tu już dajmy sobie rozpocznij. No więc, zaczynamy grać w FIFA. Czekaj, to jest... tak, nie będzie. To mamy właśnie teraz dobrze kamerę ustawioną. Dobra, mamy teraz dobrze bardzo kamerę ustawioną, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo dobijamy widzowie subskrypcji, właśnie jak mówię już to trzeci raz, ale dobijamy subskrypcji 50. Ja nie dam swojej kontynuuj kariery. No dobra, dajemy sobie granie, dajemy widzowie nie kontynuuj, nowa kariera, dajemy sobie nowa kariera. Więc dobra, dajemy sobie użyj obecnych składów, kariera oczywiście menadżera. Więc wybieramy naszego menadżera, a wybierzmy menadżera tego. Nie będziemy mu chyba nic w wyglądzie zmieniać, tylko zmienimy mu nazwę. Niech się nazywa, na przykład na imię niech ma na przykład Louis. Jakiś Louis. Louis. Niech będzie Jagier. Jagiery. O! I to niech będzie Antigua i Barbuda, najczęściej przeze mnie używany kraj w menadżerze. Więc dajmy stwórz swój klub. Więc okej, okay, nazwa klubu. Nazwijmy swój klub. Nazwa klubu. No to powiedzmy, że... No to będzie... Nie, co robię? Że no, nasz klub będzie się nazywał Baziri, bo ja nie znam innej nazwy. Baziri, dobra, Baziri. Baziri. Spacja CF. Dalej. Bez przydomku. Skrócona nazwa. To będzie Baziri. Baziri. Spacja CF. Ok, i nazwa skrócona to jest widzowie BCF. Dalej, ok, dalej. Wymień zespół, idziemy do ligi argentyńskiej, znaczy angielskiej, tylko niech znajdę najpierw Anglię. Od kiedy jest liga Indie? Co jest? Od kiedy? To chyba nowa liga dodana. No bo ja nigdy nie widziałam ligi Indie. Pierwszy raz widzę. Więc gdzie jest ta Anglia? Gdzie jest ta Anglia? Jest Anglia. Idziemy do Championship. Albo od razu do Premier League, ale to chyba będzie... Idziemy do Championship. I wymieniamy sobie zespół za jakiś taki... Dobra, za na przykład Coventry City. Dobra, dajmy na przykład Blackpool. Okej, okay, no i mamy to, co najczęściej chciałam wybrać. Znaczy, to jest na moje ulubione... Czyli stroje, jak wiecie dobrze, jak oglądaliście kiedyś odcinek, to był tylko jeden odcinek z nowego, więc no zostawcie tą łapkę w górę, bo no te odcinki już naprawdę z czasami są tak dziwne. No ale dobra, okej. Okay. Tu powiedzmy, że damy sobie
takie coś. Te koszulki. O, takie coś, takie coś. Takie coś damy. Ok, podstawowy kolor to niech będzie niebieski. Niebieski kolor. Uzupełniający to niech będzie kolor biały. Biały. Ok, dodatkowy kolor to dajmy czarny. I i nazwisko i numery również czarny. W podstawowym i wyjazdowym to strój będzie, widzowie, podstawowy to będzie czerwony. Albo zrobimy taki nietypowy, bo to będzie taki pomarańczowy. To będzie taki pomarańczowy, uzupełniający będzie zielony. Nie, bo to dziwnie wygląda, taki uzupełniający zielony. O, ale gdzieś taki, o, taki, o, chyba będzie ok. Dodatkowy kolor, to nie będzie biały i to czarne. No dobra, mamy, aj nie, zapomniałem zmienić w tym najważniejszego, czyli tego. Ale że ja o takim czymś zapomniałem? Ze mną to jest niemożliwe. I takie o. Takie chyba paski będą dobre. Okej, okay, herb. Herb, no to są herby różne. Ale to takie to dziwne. Kółka takie. Zobaczmy sobie, jakie mamy takie. A tylko tyle. To może mamy jakieś... O, tu można dać sobie... O, zjechać. Ale nie, te kółka nie są za ciekawe. Tu również możemy zjechać. No nie, no bo to jest EA Sports FIFA pisze. Może tu jest coś. No nie ma również nic. Może nie, bo to jest takie... Te loga, bo są, one są z EA Sports, to one będą bardziej nie pasowały nam w ogóle do składu. Dobra, koło chyba raczej też nie. Ej, co jest to? Ej, dużo jest tych log tych. No, ale chyba raczej nie. Dobra, dajmy, zobaczmy takie, jakie są. Też dużo. Jakieś piłki tam... no nie. Tak, tylko ty też nie. O, w ogóle jak znacie, to ja chyba to logo... Nie, to logo dawałem, jak oglądaliście wcześniejszy odcinek. Więc teraz dajmy może inny. Inny dajmy. I chyba ten dajemy. Ten dajemy, no bo tu są takie najbardziej rozwinięte te loga właśnie. Tu właśnie w tym są tak rozwinięte te loga, że to jest normalnie niemożliwe. Tak są rozwinięte te loga. Daję to logo. Okej, i stadion. Najbardziej lubię wybierać stadiony w tej karierze. Naprawdę, stadiony. Stadion domowy, no to powiedzmy na to, że to będzie jakiś taki dobry stadion, duży. Jaki jest największy? Olimpik? To bierzemy Olimpik. Bierzemy stadion Olimpik. Dobra, nie będziemy zmieniać nazwy, dajmy już taki stadion Olimpik. Dobra, teraz trybuny. No trybuny, kolor stadionu, to dajmy taki, taki nietypowy, dajmy na przykład taki jakiś, taki ciemnozielony. W ogóle to jest jasnozielony, a pisze ciemnozielony, co jest? Dobra, teraz kolor krzesełek. No to kolor krzesełek, no to chyba taki domyślny, czyli taki szary jest taki chyba najbardziej domyślny. Z tego jak ja chodziłem na mecze, to same szary były. Dobra, boisko. No to boisko to... O, siatkę chcę tylko zmienić, bo trawa chyba taka może zostać. Siatka. I tak, siatka. To na pewno siatka zmieniamy. Siatkę zmieniamy na jakąś taką w jakieś... O, takie chyba może być. Chociaż... Nie, bo to jest takie kamereum. Dobra, weźmy sobie takie coś. Kształt. Oj, wzór. Musi być taka. Taka bramka musi być. Okej. Okay. Taka bramka. I atmosfera. Również to mówi na piosenkę po golu. Piosenka jest słaba? No chyba nie. A dajmy sobie taką, bo ja pierwszy raz zdoba prześpiewki kibiców, to ja od razu daję tą. Gdzie to było? Prześpiewki kibiców, niech ja to znajdę. To było jakieś 53 chyba. 53 mi się bardzo podobało. O.
tylko najgorsze, mi się to bardzo podoba, tylko jakby nie wymawiali Eibar, tylko Bazili. Dobra, bierzemy to. Oj, chemy klubu to ja zawsze biorę Leeds i Leeds United biorę. Dobra, okej, dobra. Teraz, i tu skoczyliśmy stadion. No to idziemy dalej. I teraz twój skład. No ogółem bierzemy najsłabszy chyba. Albo że taki bierzemy. Nie no, żartuję. Najsłabszy chyba. Albo nie, weźmy sobie taki... Taki, weźmy sobie, żeby tam było trochę i tego, i trochę tego. Chyba taki będzie dobry. Chyba mi się wydaje, że taki będzie właśnie bardzo dobry. Wiek składu bardzo młody i teraz budżet dajmy sobie na przykład 50 milionów. Jakby było 23 miliony, to by 23. Oczeki, nie piłkarski, mały klub. Mały klub, po prostu mały klub. Dalej. Ustawienia kariery, zawodowiec, długość połowy, waluta, nie. USD, luźny, dalej, bo to chyba już będzie w sumie to, co chcemy. I w dzisiejszym odcinku jeszcze zagramy jeden mecz i przepraszam, że ten odcinek jest w piątek, ale no w czwartek po prostu się nie wyrobiłem z nagraniem odcinka, więc dziś będą po prostu dwa odcinki z tego, jako za czwartek i już na dziś, na piątek. Więc zostawcie łapkę w górę za te moje poświęcenie, że nagrywam to w piątek z samego rana. Dla was tylko. Dobra, dwa. To zapamiętam. Ja sobie to zapamiętam chyba, że to dwa to jest nasze, te. Okej, dobra. O, konferencja prasowa, najbardziej to lubię. Najbardziej to lubię. A to. I to już cała konferencja prasowa? To już cała konferencja prasowa minęła? Dobra, chyba pomijamy. Pomijamy chyba. Dobra, symulujemy. Dobra. Okej, co tu mamy? Kurde, zmień mi się. Dobra, zmień. Taki mam skład. No, czy ten skład jest jakiś mega dobry? Ja nie wiem, ale ja sobie jeszcze zobaczę na... Czy ci zawodnicy na pewno są bardzo młodzi? Jak mam po 19 lat, no to idealnie. Okej, bramkarz 24 lata. No dobra. Lewy obrońca 24 lata. Środkowy obrońca 26 lat. Bardzo młody. Drugi środkowy obrońca 24 lata. Prawy obrońca 22, to on jest chyba będzie najmłodszy. Środkowy pomocnik 20. To jest bardzo młody zespół? 28 lat? No dobra, nawet młody. No. O, 25, 23, o, 23, Hartley, 18, 30 lat i to jest młody skład? Dobra, okej, 30 lat? Serio? 27 lat? Co? I 32. Czyli cały atak do wymiany, widzowie. Cały atak. Bo nie będę grał jakimiś takimi... No, cały atak do wymiany po prostu. Cały atak do wymiany. Ja naprawdę daję cały atak do wymiany. Albo, że będzie jakiś dobry. Więc cały atak oczywiście do wymiany. Oczywiście dajemy sobie kraj. Anglia. Oczywiście Liga Premier League. I oczywiście pozycja napastnik. Dajemy sobie najpierw SN. Dobra, i Greenwood. A czy on jest dobry? Ja to ja nie wiem. Roberto Firmino, ale na niego nas nie stać. Więc... Aha, to tylko tyle? To tylko tyle ich jest? Dobra, on jest nawet młody, ten Rashica. Dobra, spróbujmy go zakupić sobie. Ale to nam się chyba nie uda. Więc... Dobra, dajmy na razie wymianę piłkarzy. Dajmy sobie napastnicy. No chyba spróbujmy za tego Coopera, ale oni się pewnie nie zgodzą i... 28 milionów? Nie, zaproponuj nową kwotę, bo takie coś nie może być. Bez przesady, jak już to 23 400. No bez przesady, panie. 26, 25. Dobra, damy mi 26, ale to ma być 25 500. Dobra, 25 500. Może być chyba,
Ale to za drogo, a my jeszcze drugiego musimy kupić. No naprawdę za drogo. Dobra, kolejny. Akceptuj. Więc chyba w dzisiejszym odcinku nie zdążymy. No spróbujmy 4 lata. No i udało nam się, widzowie, 4 lata. Dobra. O tak. Okej. Okay. Zignoruj. Dobra. Dajmy mu jakieś 75 tysięcy mu dajmy. Może się ucieszy, albo i nie. Dobra, ucieszył się. To super. Elon ma overalla 77, bardzo potężny zakup. Naprawdę bardzo... Nie, jego wartość jest 18, a my za niego daliśmy 25 milionów i straciliśmy 20... Nie, widzowie, to są żarty jakieś. Ale chociaż wykupiliśmy sobie tego, no, napastnika nowego. Rasicie. Napiszcie w komentarzu, jakiego nazwisko się mówi, bo ja nie wiem. Chyba Rasicia. Ja nie wiem, naprawdę, jak się mówi jego nazwisko. Może Rasicia. Nie, no ja nie umiem normalnie, bo to jest... Dobra, spróbujmy jeszcze jednego kupić. No bo, dobra, szukaj zawodników, może nie z ligi angielskiej, a może zdajmy z jakiejś też dobrej ligi. Może... O, Francja. Francja. O nie, no, nie. Ja chcę zobaczyć jeszcze tego Jaziciego. Bo on jest chyba dobry. O, bo on jest chyba dobry. A nie, bo on nie. Nie, dobra, chyba nie jest jednak dobry. Ale jak jest dobry, to napiszcie w komentarzu. Może napiszcie w komentarzu, kogo mam kupić. Okej, okay, dobra. Tu mamy kilku ciekawych zawodników. No. No, w La Lidze mamy kilku ciekawych zawodników, tak nie powiem. A zobaczmy sobie tego Roberto. Dobra, nie. Może po prostu dajmy sobie bez żadnego tego. Pewnie sam Arabów mi da. Nie no, widzowie, Chińczyków. Ale przecież ja widzowie, przed sekundą ustawiałem napastnik. A tak? SN. Szukaj. Okej, okay, dało wyszukaj. Jak damy, zobaczmy tego Mędza. Może go kupimy. O, Barak, on jest chyba dobry, co nie? Widzowie, on jest chyba dobry, ten Barak. Bo ja nie wiem, ja się nie znam, napiszcie w komentarzach. Bojamba. Zobaczmy. Ale ten mi się podoba. O, Kajsedo, on jest trochę... O, Cebula. Ale on ma mało overall, co nie? Corredor. Di Francesco. Dinski. Dbala. Dovedan. Znam go. On ma 70 ileś. On chyba... Ale zobaczmy tego, spróbujmy. Zaproponuj kupno. Więc może nam go się uda, ale mam nadzieję, że nie za dużo. Że będzie nie za drogi chociaż. Dajmy sobie wymianę piłkarzy. Może się zgodzą. Napastnicy. Bo chociaż chyba z tego, co... Nie, zaproponuj... Ale z tego, co chyba, co wiem, to chyba teraz Freiburg chyba dobrze sobie w lidze radzi. 706 tysięcy? To co, on ma słaby overall? Bo on... Ej, on ma chyba słaby overall. Ale chociaż mamy jakiegoś napastnika, rozwiniemy go i będzie. Napastnik jakiś czołowy. No dobra, no to okej, okay, dajmy sobie akceptuj. 3 lata? A to najwyżej przedłużymy z nim kontrakt. Okej, okay, akceptuj. Dobra. Dajmy mu jakieś 50 tysięcy. Dalej? Złóż ofertę. Dobra, to uczciwa propozycja. I ile on ma overalla? 60. To są jakieś żarty? Czy nie? Dobra, widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!